Wielu kierowców i pasażerów wciąż nie ma wyrobionego nawyku zapinania pasów bezpieczeństwa. 2 punkty karne i mandat w wysokości 100 zł. Taką karę ponieśli wszyscy, którzy pasów nie zapięli. Policjanci w ciągu całego dnia wylegitymowali 63 osoby, w tym 59 kierujących, których również przebadano na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Tego dnia nie ujawniono nikogo w stanie po spożyciu alkoholu, jednakże nałożono 34 mandaty karne, a w tym 27 za niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa. Akcja pod hasłem Pasy miała przypomnieć kierowcom o obowiązku ich zapinania oraz sprawdzić, czy dzieci przewożone są w fotelikach. W działaniach wzięło udział 9 funkcjonariuszy lubińskiej drogówki. Statystyki pokazują, że aż około 70% ofiar wypadków mogło uniknąć śmierci, gdyby miało zapięte pasy. Kino Muza w Lubinie zaprasza najmłodszych widzów na seans filmowy w ramach cyklu Mamo, tato, zabierzcie mnie na poranek. W niedzielę 16 marca o godzinie 12 polecamy film animowany Skubani. Bilety 8 zł ulgowy i 10 zł normalny. Internetowa rezerwacja biletów na www.ckmuza.eu. Wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko.